Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej, Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Muzeum w Treblince. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Karol Nawrocki, przekaże wyjątkowe eksponaty, przedmioty odnalezione w toku śledztwa prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. Śledztwa, które było prowadzone w 2019 roku i w wyniku prac archeologicznych odnalezione zostało ponad 200 przedmiotów należących zarówno do więźniów, jak i do wachmanów pełniących służbę w karnym obozie pracy w Treblince. W dzisiejszej konferencji prasowej udział wezmą prezes Instytutu Pamięci Narodowej pan dr Karol Nawrocki, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i zastępca prokuratora generalnego pan prokurator Andrzej Pozorski, prowadzący śledztwo pan naczelnik prokurator Marek Rabiega z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni w Szczecinie oraz gospodarz miejsca pan dr Edward Kopówka, dyrektor Muzeum w Treblince. Na początku, szanowni państwo, chcielibyśmy państwu pokazać premierowy, krótki spot informacyjny przygotowany przez Muzeum w Treblince. Bardzo proszę o projekcję. Dziękuję. Szanowni Państwo, poproszę o zabranie głosu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego. Szanowni Państwo, dziś Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. Instytut Pamięci Narodowej nigdy nie pozwoli na to, aby zdominowała nas i narodowa, i międzynarodowa amnezja o
ofiarach niemieckiego nazizmu, ale też o sprawcach tych przerażających zbrodni. Jesteśmy instytucją, która zapewnia dzisiaj wszystkich państwa w Polsce i na świecie, że będzie pielęgnowała pamięć o tych przerażających zbrodniach. Dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj, w Treblince, która jest symbolem niemieckiego barbarzyństwa, jest symbolem Holokaustu. Szanowni Państwo, by pokazać skalę zbrodni, która wydarzyła się tutaj, warto nawiązać do dzisiejszych czasów. Aby wyobrazić sobie, co tutaj się odbyło, weźmy pod uwagę, że aby dzisiaj utrzymać jedną rodzinę, utrzymać jedno rolne gospodarstwo, potrzeba przynajmniej, choć nie tylko areał decyduje o efektywności, ale potrzeba przynajmniej 20 hektarów. Tutaj w Treblince wystarczyło 16 hektarów fabryki śmierci, kilkudziesięciu Niemców i kilkudziesięciu ich współpracowników i zaledwie półtora roku, aby zamordować blisko milion osób. Jesteśmy w miejscu, które jest największym w dziejach cmentarzem polskich obywateli różnych narodowości. Polskich obywateli narodowości żydowskiej, polskich obywateli narodowości polskiej i polskich obywateli narodowości cygańskiej. Drodzy Państwo, Niemcom wystarczyły 2 albo 3 godziny, aby zamordować 6 tysięcy ludzi. Mordowali ich kilka razy dziennie. Skala zbrodni dzienna dochodziła nawet do 20 tysięcy. Tych ludzi nie tylko mordowano, ale najpierw ich okradano, grabiono, potem mordowano w komorach gazowych, a następnie palono. Niemcy chcieli też zatrzeć ślady tej przerażającej zbrodni. I dlatego my dzisiaj tutaj, drodzy Państwo, jesteśmy, bo Instytut Pamięci Narodowej, państwo polskie, muzeum w Treblince nie pozwoli na to, aby ta pamięć zginęła. Nie pozwoli na to, aby zbrodniarze nie stanęli przed Trybunałem Historii, abyśmy mogli zapomnieć o ofiarach. Dzięki zaangażowaniu Instytutu Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dzięki osobistemu zaangażowaniu pana prokuratora Andrzeja Pozorskiego, któremu dziękuję, i efektywności prac pana naczelnika, pana prokuratora Marka Rabiegi udało się ustalić na parkingu tuż obok muzeum, obok tego przerażającego obozu śmierci, udało się odnaleźć i ustalić miejsce zrzucenia do dołu śmierci około 50, ponad 50 ofiar niemieckich nazistów. Wokół tych ofiar odnaleziono ponad 200 rzeczy. Były to rzeczy osobiste zamordowanych, wśród nich tak osobiste jak proteza zębowa. Były to rzeczy, które służyły w codziennym przebywaniu i cierpieniu w obozie koncentracyjnym, rzeczy, które pomagały przetrwać choć dzień lub kilka godzin, takie jak łyżki, które zobaczycie tutaj Państwo, ale były to także dowody zbrodni, a więc łuski, które służyły do rozstrzeliwania ofiar. Wszystkie te eksponaty, bo to te rzeczy staną się eksponatami w tym muzeum, trafiają dzisiaj do muzeum w Treblince jako efekt doskonałej współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także współpracy Instytutu z muzeum w Treblince. Dziś, drodzy Państwo, przekazujemy więcej niż eksponaty, bo przekazujemy dowody nieludzkiego cierpienia, nieludzkiej śmierci, przekazujemy dowody zbrodni niemieckiej na polskich obywatelach, ale przekazujemy, drodzy Państwo, także dowody zwycięstwa pamięci nad amnezją. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezesie. O zabranie głosu poproszę dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i zastępcę prokuratora generalnego, pana prokuratora Andrzeja Pozorskiego. Szanowni Państwo, w listopadzie 2019 roku prokuratorzy oddziałowej komisji w Szczecinie w ramach śledztwa
prowadzonego w sprawie zbrodni dokonywanych w latach 1941-1944 na więźniach niemieckiego karnego obozu pracy przymusowej dla Polaków w Treblinka 1. Przeprowadzili oględziny tak zwanego miejsca straceń, to jest terenu przyległego do obozu. Te badania objęły teren o powierzchni około 8000 metrów kwadratowych. Polegały one na przeprowadzeniu badań struktury powierzchni gleby. Zostały one przeprowadzone z udziałem biegłych różnych specjalności, mianowicie tu możemy wymienić antropologów, archeologów, genetyków, kryminalistyków, medyków sądowych czy też techników kryminalistycznych policji. W tym celu prokurator prowadzący postępowanie powołał zespół biegłych, którzy pochodzili zarówno z krajowych, jak też i zagranicznych placówek naukowych. To możemy wymienić Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Politechnikę Warszawską, Norweski Uniwersytet Nauki w Trondheim, czy też Austriacką Akademię Nauk. Były to tak naprawdę pierwsze tak kompleksowe badania terenu, na którym mogły znajdować się mogiły ofiar tego obozu. Z ustaleń, które zostały ustalone w toku prowadzonego postępowania, wynikało, że właśnie na tym terenie grzebano ofiary tego obozu, które ginęły w wyniku odniesionych ran, wycieńczającej pracy, czy też byli rozstrzeliwani w wyniku tak zwanych, za to, że dopuścili się tak zwanych wykroczeń obozowych. Proszę Państwa, z tych ustaleń również, które zostały poczynione, wynikało, że to nie było tylko miejsce straceń dla ludzi, którzy tu przebywali, w tym obozie, ponieważ na zarządzenie gubernatora dystryktu warszawskiego, Ludwika Fischera, były tu również przewożone osoby z Warszawy, Sokowa Podlaskiego czy też Pawiaka. Egzekucje były wykonywane do ostatnich dni funkcjonowania obozu, które określamy na koniec lipca, czy nawet na początku sierpnia 1944 roku. To oględziny miały dwa cele. Po pierwsze, chcieliśmy ustalić miejsca mogił masowych, czy też pojedynczych, gdzie mogły znajdować się ofiary tego obozu, a z drugiej strony chcieliśmy ustalić miejsce egzekucji. W tym celu wykorzystaliśmy najnowocześniejszy sprzęt. To były georadary o głębokiej penetracji terenu, które miały nam wykazać anomalia struktury gleby, czyli czy nie było tam ingerencji człowieka. Wykorzystywaliśmy wykrywacze metalu też również o głębokiej penetracji, czy też inne urządzenia, które wykorzystywały technologię laserową. I właśnie w toku tych czynności na obecnym parkingu, który znajduje się w kompleksie leśnym, ujawniliśmy pierwsze szczątki ludzkie. Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że pochodzą one od co najmniej 53 osób. Zostały przeprowadzone badania medyczno-sądowe, z których wynika, że osoby te poniosły śmierć na skutek uderzeń zadawanych narzędziami tempokrawędzistymi czy też tępymi. I to też pozostawało w zbiegu z tym, co ustalił prokurator, że członkowie załogi obozowej dokonywali zabójstw więźniów poprzez zadawanie uderzeń pałką drewnianą czy też kolbą karabinu. W toku tych czynności również zabezpieczyliśmy ponad 200 przedmiotów. Część dzisiaj tych przedmiotów Państwu będziemy mogli pokazać. My te przedmioty podzieliliśmy na trzy grupy. Pierwsze to są tak zwane rzeczy osobiste, takie jak fragmenty ubrań, obuwia, sprzączki od pasków, klamry. Druga grupa to są przedmioty użytkowe, scyzoryki, noże, grzebienie, monety, które pochodziły z lat 30. ubiegłego wieku. Ale również w toku tych oględzin zabezpieczyliśmy odznakę funkcjonariusza żydowskiej policji w getcie. Na nim jest napis Ghetto Policja i Falenica. Znajduje się gwiazda Dawida, a w środek wpisana jest liczba 19 oznaczająca numer odznaki. I trzecia część kategorii to są fragmenty uzbrojenia i amunicji. Tu ustaliliśmy, że łuski pochodzą od naboi, które były produkowane pomiędzy 1920 a 1944 i one podchodziły od takich jednostek broni palnej jak Mauser czy też MG-32, to jest mowa o broni maszynowej, Parabellum i Walter. Szanowni Państwo, te przedmioty dokumentują tragiczne losy Polski w okresie II wojny światowej i okrutny los, jaki został zgotowany jej obywatelom przez okupanta niemieckiego. Te przedmioty to również dowód dla przyszłych pokoleń. To są bardzo niezmiernie ważne eksponaty. Te działania, które tutaj żeśmy podjęli, to z jednej strony to było zebranie materiału dowodowego, ale z drugiej strony to była ochrona dziedzictwa narodowego. Dlatego uznaliśmy, że miejscem godnym
I miejscem właściwym do przechowywania tych przedmiotów będzie Muzeum Treblinka, gdzie te przedmioty udostępnione będą osobom zwiedzającym muzeum. Szanowni Państwo, te czynności procesowe, które tu zostały podjęte, zyskały bardzo duże wsparcie i ze strony muzeum, i ze strony funkcjonariuszy policji, funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej. Dlatego dzisiaj, korzystając z tej sytuacji, chciałbym serdecznie podziękować i dyrektorowi muzeum, wszystkim funkcjonariuszom, którzy naprawdę bardzo mocno zaangażowali się w taką pracę, dla których takie prace to było po raz pierwszy wydarzenie w swoim życiu. I te podziękowania chciałbym złożyć na rękę komendantów, zarówno z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, jak i z Komisariatu Policji w Sokołowie Podlaskim. Serdeczne, serdeczne podziękowania. To, co dzisiaj mamy, dzisiejsza konferencja, to jak gdyby zwieńczenie naszych prac na tym etapie. Ja mam nadzieję, że jeszcze dalej podejmiemy pracę i będziemy mogli jeszcze dalej odkrywać historię Muzeum Treblinka 1. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prokuratorze. Teraz o zabranie głosu poproszę pana prokuratora Marka Rabiegę, naczelnika Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, który pokrótce omówi prowadzone prace na terenie, na którym odnaleziono przedmioty, które dzisiaj państwo macie okazję zobaczyć tutaj w gablocie. Bardzo proszę, panie prokuratorze. Dzień dobry państwu, szanowni państwo. No jak znaleźć takie miejsca po tak długim upływie czasu? Oczywiście poprzedza to gromadzenie dokumentacji procesowej. Jednym z nich było zdjęcie lotnicze wywiadu niemieckiego, które zabezpieczyliśmy w toku śledztwa. Bardzo cenne zdjęcie pochodzące z 1944 roku, na którym jeszcze, jak Państwo zwrócą uwagę, odwzorowany w całości obóz jeszcze istnieje. To są ostatnie dni jego funkcjonowania. Widoczny jest także folwark Milewko, widoczna jest żwirownia. No i to, co najbardziej nas interesowało w toku tych prac, czyli miejsce straceń, ono znajduje się tutaj. Jako ciekawostkę także podam, tu jest taki mały punkcik czarny. Ustaliliśmy, iż były to zabudowania mieszkalne, gospodarstwo rolne, które dzisiaj już nie istnieje, nie ma po nim śladu. Udało nam się dotrzeć do potomków, uzyskaliśmy bardzo ciekawe relacje. Dla zobrazowania, to jest kolejne zdjęcie szpiegowskie z 1951 roku, dla zobrazowania struktury zmian, które zachodzą na tym terenie, także zdjęcie bardzo przydatne. Miejsce straceń znajduje się tu, w tym miejscu. Obóz już jest wyburzony, widoczna jest jeszcze żwirownia. I dla porównania, miejsce to dziś wygląda tak, a więc ta struktura zupełnie się zmieniła. W większości porasta to wszystko las. To jest tak dla zobrazowania tych zmian, które zachodzą na tym terenie. Przechodząc do samych prac, szanowni państwo, tak jak tu pan prokurator, dyrektor Pozorski wspomniał, został powołany Międzynarodowy Zespół Biegłych. Teren został podzielony na sektory. Przed podjęciem prac takich typowo inwazyjnych były prace powierzchniowe polegające na poszukiwaniu tych artefaktów. Widzimy pracownika właśnie z wykrywaczem metali. Widzimy pracowników przesiewających ziemię, aby żaden artefakt tutaj jakby nie umknął naszej uwadze. Typowy sondaż, w którym nic się nie znajduje, jest widoczny calec, widać, że nie było naruszeń gruntu dokonanego ręką ludzką, natomiast w dalszej jego części już ta struktura gruntu wygląda nieco inaczej. Tu właśnie chciałbym przejść. Zwrócą Państwo uwagę na ten charakterystyczny owal, taki prostokąt, zupełnie inna ziemia, charakterystycznie się odznaczająca. To wskazuje, iż było to naruszone ręką ludzką. Jest to, jak się później okazało, strop jamy grobowej, w której właśnie ujawniliśmy 53 zabitych, zamordowanych, pokrzywdzonych w tym obozie, na tym miejscu. To miejsce znajduje się za widoczną wiatą, jest to teren parkingu leśnego. Samochody parkowały, ludzie odpoczywali na tym miejscu, teren muzeum jest duży, kości znajdowały się bardzo płytko, więc tutaj zachodziła niezbędna konieczność ich niezwłocznego podjęcia. Przechodzimy na teren do zdjęcia, które obrazuje pracę po drugiej stronie drogi. Może to jest mało widoczne z uwagi na perspektywę, ale także widzimy takie
od inny kolor ziemi. Jest to cmentarzyk przyobozowy strażników obozowych Wachmanów, na który się tam natknęliśmy. Też nieznana okoliczność, iż byli oni tam pochowani. Siedmiu Wachmanów pochowanych w sposób regularny, trumnowy, z wszelkimi honorami, o czym także wskazywały ujawnione przez nas artefakty. Tu prosiłbym jeszcze o powrót. Tu zwrócą Państwo uwagę, widać już takie chorągiewki, to jest to, o czym mówiłem. Zanim weszliśmy z takim sondażem inwazyjnym, były prowadzone te prace powierzchniowe, typowe, dotyczące poszukiwania tych artefaktów, które mogą zalegać w ziemi. I to właśnie obrazuje już te czynności. Każdemu takiemu przedmiotowi był nadawany przez technika kryminalistycznego policji kolejny numer. Dodatkowo oznaczaliśmy je takimi chorągiewkami, żeby był widoczny teren leśny. Czynności trwały także po zmroku, więc musiało to być odpowiednio zadokumentowane i zabezpieczone. Jako przykład dowód numer 91, widoczny także w gablocie, taki niezbędnik obozowy, łyżka z przerobionym rączką na nóż. Kolejny element bardzo ciekawy, łuska. Łuska normalnie po odstrzeleniu oczywiście tak, szanowni Państwo, nie wygląda. Widać ingerencję człowieka. Jest to tak zwany nieśmiertelnik obozowy. Najczęściej ludzie do środka wkładali jakiś element papieru, rzemienia, materiału, no co posiadali, wypisując na nim swoje dane osobowe, tak aby jakiś ślad po nich pozostał. Następnie koniec tej łuski był właśnie zaginany, tworząc taki swoisty nieśmiertelnik. Kolejny element, moneta z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej, także ujawniona na miejscu zdarzenia. To już, o czym wspominał pan prokurator Pozorski, odznaka żydowskiej służby porządkowej z getta Falenicy, funkcjonariusz nosił numer 19. Kolejnym elementem jest medalionik. On jest w momencie pobrania, więc jest tutaj dosyć niewidoczne to jego odwzorowanie, natomiast przy dużym powiększeniu można odczytać zarysy Matki Boskiej Częstochowskiej. Bardzo ciekawy element także, który mogą Państwo w gablocie zobaczyć, łyżka należąca do osoby pokrzywdzonej. Jak widać, no miała ją przy sobie w momencie zadawania jej śmierci. Łyżka nosi ślady przestrzelenia lub przebicia bagnetem. Ten niezbędnik, o którym wspomniałem, już po konserwacji, już po oczyszczeniu, dla zobrazowania jakby zmian wyglądu tych przedmiotów. Kolejny element jest to but warszawskiej firmy Rygawar, także ujawniony w miejscu, w którym znaleźliśmy szczątki ludzkie. Dla zobrazowania drut kolczasty niewiadomego pochodzenia, natomiast znajdował się on w tej jamie grobowej, która była widoczna właśnie na zdjęciu. I chciałbym Państwa zaprosić na krótki film obrazujący te prace oraz także na to miejsce, jeżeli chcieliby Państwo w terenie zobaczyć, gdzie pracę ten prokurator prowadził. Dziękuję bardzo. Thank you.
Bardzo dziękuję i o zabranie głosu poproszę pana doktora Edwarda Kopówkę, dyrektora Muzeum w Treblince. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli w tym szczególnym dniu, Dniu Pamięci o Zagładzie, do tego miejsca, jak już tutaj zostało powiedziane, gdzie zamordowano prawie milion osób, Żydów i Romów i Polaków. Ja tylko chciałbym jeszcze dodać, że obóz zagłady Treblinka II został wybudowany, aby zniszczyć, fizycznie zamordować Żydów, głównie z getta warszawskiego i getta białostockiego, jak również z innych okolicznych gett, które znajdowały się w tej okolicy, ponieważ tutaj dość licznie zamieszkiwała ludność żydowska już od kilku wieków. Tworzyli oni tutaj bardzo bogate życie polityczne, kulturalne, ale również przyczyniali się do wzrostu gospodarczego miast, miasteczek, czy nawet wsi, bo tutaj w naszych okolicach mieliśmy również ludność żydowską, która mieszkała na wsi. Symbolem tego miejsca, symbolem zagłady jest tutaj Janusz Korczak i dzieci. Lekarz, społecznik, który, można powiedzieć, z pełną świadomością przyjechał tutaj z dziećmi i został zamordowany. Jeszcze raz mówię państwu, dziękuję, że ten szczególny dzień, w ten szczególny dzień jesteście w tym miejscu. Zapraszam również później do obejrzenia wystawy, którą mamy tutaj na dole, jak również zapraszam na tereny poobozowe. Przechodząc do tematu naszego dzisiejszego spotkania, chciałbym państwa poinformować, że od 12 do 29 listopada 2019 roku na terenie Muzeum Treblinka w pobliżu karnego obozu pracy Treblinka 1 w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuratora IPN-u zostały przeprowadzone oględziny miejsca współcześnie zwanego miejscem straceń. Miejsce straceń w początkowym okresie funkcjonowania karnego obozu pracy było obozowym cmentarzem, na którym chowano więźniów zmarłych w wyniku wycieńczenia organizmu lub zabitych. W późniejszym czasie miejsce straceń stało się również dogodną lokalizacją dla SS-manów oraz wachmanów, którzy dokonywali tam masowych egzekucji na więźniach przywożonych m.in. z gestapo w Sokołowie Podlaskim i z Warszawy, a także na ludności romskiej. Dokładna liczba zamordowanych na terenie miejsca straceń wciąż nie jest znana. Egzekucje w pobliżu obozu dokonywane były do lipca lub sierpnia 1944 roku. Po II wojnie w latach 1944-1946 przeprowadzono pierwsze oględziny tego miejsca, w trakcie których odkryto zarówno groby masowe, jak i pojedyncze mogiły. W 1964 roku teren ten upamiętniono poprzez wykonanie całego założenia przestrzenno-architektonicznego autorstwa profesora Franciszka Strynkiewicza. Przez wiele lat teren miejsca straceń nie był obiektem analiz terenowych. Dopiero od 2013 roku wznowiono badania na tym obszarze i są one dalej kontynuowane. Miejsce pamięci Treblinka jest świadectwem wielkiego okrucieństwa, jakie spotkało ludność żydowską, Polaków i Romów z rąk niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej. Cały teren należy traktować jako cmentarz niewinnych ofiar systemu totalitarnego, dlatego też należy je traktować z odpowiednim szacunkiem. Badania sondażowe przeprowadzone w 2019 roku przez IPN rzuciły nowe światło na tereny, na których dotychczas nie spodziewano się odkrycia śladów po funkcjonowaniu obozu pracy. W tym roku mija 81 lat od założenia przez Niemców karnego obozu pracy Treblinka 1.
Dla muzeum badania prowadzone przez IPN były znaczącym sygnałem, jak wiele jeszcze nie wiemy o historii obozu. Muzeum w swoich działaniach stara się pozyskiwać wszystkie materiały związane z funkcjonowaniem karnego obozu pracy Treblinka 1, miejsca straceń obozu zagłady Treblinka 2. Mamy świadomość, jak wielka odpowiedzialność ciąży na nas, żeby zachować od zapomnienia tragiczny los setek tysięcy istnień, których życie skończyło się w treblińskich lasach. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim biorącym udział w tym ogromnym przedsięwzięciu i liczę na kontynuowanie naszej współpracy w kolejnych latach. Podziękowania kieruję na ręce pana prezesa IPN Karola Nawrockiego, pana wiceprezesa Karola Polejowskiego, pana dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pana Andrzeja Pozorskiego. Zabytki, które znaleziono w ramach listopadowych oględzin miejsca straceń, zasilą zbiory Muzeum Treblinka. Część z pozyskanych obiektów znajdzie się na wystawie stałej w nowym budynku, którego otwarcie zostało zaplanowane na 2025 rok. Zwycięski projekt nowego budynku wystawniczego można zobaczyć na naszej prezentowanej wystawie. Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim państwu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Szanowni Państwo, teraz nastąpi akt przekazania, postanowienia o przekazaniu dowodów rzeczowych, a także dokumentów procesowych przez Pana Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego, dyrektorowi Muzeum w Treblince. Bardzo proszę, Panie Prezesie. Szanowni Państwo, na tym kończymy konferencję prasową. Serdecznie Państwu dziękuję za przybycie. Zachęcamy Państwa także do odwiedzania strony internetowej Instytutu Pamięci Narodowej ipn.gov.pl. Po konferencji prasowej zapraszamy Państwa w miejsce, w którym odnaleziono prezentowane dzisiaj przedmioty. Do Państwa dyspozycji będą prokuratorzy prowadzący to postępowanie, a także zapraszamy Państwa przede wszystkim do towarzyszenia Panu Prezesowi i Dyrektorowi Muzeum w oddaniu hołdu ofiarom niemieckiego, nazistowskiego obozu pracy i obozu zagłady Treblinka. Dziękuję za udział w dzisiejszej konferencji.